Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Franek właśnie przed chwilką upolował mysz i ją skonsumował. Co, chciałbyś pewno następną, co? To idź do stodoły, tam ich nie brakuje. Bydełko spokojnie sobie stoi. Jest w trakcie siesty. Przeżuwają tutaj to, co wcześniej zjadły, no i teraz mają taki odpoczynek relaksu, bo ogólnie chodzą tutaj po całym ogrodzeniu, to ocierają się o drzewa, o kołki, tam byczek doskubuje gdzieś jakieś resztki trawy, a te tutaj spokojnie sobie przeżuwają. One tam sobie spokojnie stoją, złapały trochę oddechu po tych upałach, bo upały to, tak jak wiecie, były niemiłosierne. Dzisiaj dzień jest taki bardziej jesienny, pochmurny. Jest chłodno, temperatura spadła dosyć mocno, no i tutaj wszystko odżyło. Popadują deszcze. Dzisiaj też zapowiadają, że na południowym zachodzie spodziewane są bardzo duże opady, ulewy, podtopienia. No i nie wiadomo, jak to tam będzie. Zobaczymy, no u nas też tutaj pokropuje. Czy będzie padać? Nie wiadomo, ale zanim zacznie padać, to biorę się za pomidory. I w pierwszej kolejności tutaj poobrywam sobie te, co mam na dole, na ogrodzie, w szklarni, w tunelu foliowym. Tam są moje kwiaty, które przetrwały te upały i mają się nawet dosyć dobrze. Wszystko odżyło, złapało oddech po tych upałach. Truskawki też tutaj cały czas mi owocują. To jest odmiana Albion. Kupiłam je w tym roku na wiosnę jako truskawki z chłodni cięte i wysadziłam je w doniczki, bo nie miałam miejsca przygotowanego na ogrodzie i one tutaj sobie rosną. Owocują, kwitną, mają jeszcze pąki kwiatowe, które już owoców mi nie wydadzą, no ale jak tylko zrobię miejsce na ogrodzie, to będę je w tym roku z tych doniczek wysadzać i one tutaj tak były tylko doraźnie, żeby mi właśnie się rozkrzewiły, zobaczyć, jakie to są truskawki, jak one wyglądają, a za jakieś, no może 2-3 tygodnie, jak już tam z ogrodu pozbieram, przygotuję sobie miejsce, z czego też odcinek będzie, jak przygotować miejsce pod truskawki, to je będę wysadzać. Jaka tutaj ładna, duża truskaweczka. Aż się, kurczę, ośliniłam, ale pozbieram je, zaniosę mamusi i tatusiowi, bo oni uwielbiają truskawki. A to są już jedne z ostatnich owoców tego sezonu, więc niech się mamusia z tatusiem cieszą. W pierwszej kolejności zacznę tutaj od obrywania pomidorów w tunelu foliowym. Mam tutaj 4 krzaki pomidorów. Ale zobaczcie, ile jest owoców. My tutaj cały czas już od dawna obrywamy je na bieżąco, te, które są czerwone, a mimo to jest ich cały czas ogrom. Jaka to jest odmiana, to nie wiem, bo dostałam kilka nasion tutaj od kogoś z okolicy. No i podobno są to pomidory, którym nie trzeba obrywać. Wilków bezobsługowe, ale jak one mi zaczęły rosnąć, to był jeden wielki burz i ja troszeczkę im te wilki obrywałam, redukowałam tutaj te krzaki, jeżeli idzie o ilość pędów, pozostawiałam sobie tylko po kilka. No i zobaczcie, one mi się tutaj poobsmykiwały, poobsuwały się z tych palików pod ciężarem owoców, no ja tutaj już ich nie podnosiłam, żeby nie powyłamywać tego i owoce są dosyć duże, równe, bardzo kształtne, jest ich od 3 do 5 na gałązce. Grona powiązały się na tych pomidorach wzorcowo, wręcz książkowo, idealnie. Grono, liść, grono, liść. Ale to dzięki temu, że tutaj bardzo szybko uciekłam z nawożeniem azotowym. To jest to, co ja cały czas powtarzałam w odcinkach, na filmach, aby... O, spadł mi tutaj jeden, niedojrzały. Aby gnojówkę azotową, czyli gnojówkę z pokrzyw, stosować tylko do momentu pojawienia się pierwszych pąków kwiatowych, bo azot
pędzi nam rośliny w górę. On powoduje, że jest bardzo dużo liści, a niestety będzie mało owoców. I jak zaczęły mi się już pokazywać pierwsze pąki na krzakach, odstawiłam gnojówkę z pokrzyw i zaczęłam dokarmiać humusem, zupą. Opryskiwałam oczywiście drożdżami, to odcinki były na bieżąco, co ja tutaj stosowałam, i one zaczęły mi tak jakby stawać troszeczkę. Jeszcze też opryskałam je gnojówką ze skrzypu polnego i skrzyp tak jakby troszeczkę je przystopował, żeby one mi nie pędziły w górę, no bo też nie pędziły, bo nie miały azotu, nie były dokarmiane już gnojówką z pokrzywy, więc wiązało się grono liść i tych gron owoców, gron z pomidorami jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą odcinki na bieżąco były, więc pokazywałam, jak ja tutaj robię z tymi moimi pomidorami. No i efekty są niesamowite. Jak widzicie, pomidorów jest bardzo dużo. No chodź tutaj. W namiocie foliowym oberwane. Ale tutaj jeszcze zobaczcie, jakie pomidory mam w szklarni. Pokazuję je i zawsze jest pełno czerwonych. Kolejne kwitły, zawiązywały się owoce, dojrzewały. No i tak one wyglądają teraz, 14 września. Czerwonych ogrom, nadal są zielone, nadal są młode owoce, tutaj już czubki trochę im poredukowałam gdzieniegdzie, bo jednak to już jest późno, więc one mi już i tak nie wytworzą owoców. Tam jeszcze te czubki zostały i kwitną, ale jeżeli to kwitnie i zawiąże nawet owoca, to już z tego nic nie będzie, wyrosną takie o malutkie kuleczki, bo to już jest za późno. Po tej stronie też owoców jest dużo. No i tutaj wiem już, jakie te są, bo do tej pory, do ostatniego właściwie filmu z pomidorów tutaj ze szklarni nie wiedziałam. A to są żółte. Żółte pomidorki. Tutaj dalej mam też czerwone i takie żółte, czy jakieś takie bawole serca. Te pomidory też mi się bardzo podobają. Są w smaku słodkie. Dosyć takie, wiecie co, może nie twarde, ale też nie miękkie. Są idealne do przechowywania i mają grona, na których jest bardzo dużo. Wyglądają jak koktajlowe, ale koktajlowymi nie są, bo są to duże pomidory, naprawdę bardzo smaczne. Dzisiaj też muszę je poobrywać, bo te tutaj trochę mi przestały, nie przejedliśmy ich, no i przejrzały, ale to dzisiaj sobie je pozrywam. No i w pierwszej kolejności pójdą do zjedzenia. Te fajnie wyglądają, nie? Zobaczcie, ile jest owoców. No i tutaj ta sama sytuacja. Grona wzorcowe, grono liść. I później, jak już to, co mówiłam tam w tunelu foliowym, jak odstawiłam gnojówkę z pokrzyw, zaczęłam stosować tutaj dokarmianie humusem, zupą. Odcinki były na bieżąco. Także wiecie, jak to było tutaj stosowane. No i sprawdziło się. Widzicie, jak te pomidory pięknie wyglądają. Tu jaka ładna gałązka. Oczywiście też szło dokarmianie dolistne. No i cały czas oprysk, drożdże, czosnek. Było to tutaj stosowane. Też soda, aspiryna, żeby te pomidory nie cierpiały ze względu na upały. I one bardzo ładnie tutaj mi rosły. Nie mam w tym roku zarazy. Ale to jest tylko i wyłącznie ogromna systematyka tutaj w pilnowaniu tego, żeby ona nie weszła. Cały czas zmiana oprysków, nie tylko jednym, to co też powtarzałam, ale naprzemienność. Drożdże, soda, zupa, bo też zupą je opryskiwałam. Stosowałam tutaj
Też skorupki z jajek, żeby nie brakło im wapnia, żeby nie weszła mi sucha zgnilizna. Stosowany był też popiół, który jest bardzo bogaty w potas, fosfor, wszystkie te takie związki, które są potrzebne w fazie właśnie już zaczynania, dojrzewania owoców i są one niezbędne. Także tutaj systematyka niesamowita. No i nie mam zarazy w tym roku. Pomidory uważam za bardzo, ale to naprawdę bardzo udane. Mimo, że tych krzaków mam niedużo, to jednak owoców nie jesteśmy w stanie przejeść i no jest ich ogrom. Dzisiaj poobcinam, to prawdopodobnie coś z tych pomidorów zrobię, bo przecież to wszystko jeszcze podojrzewa. I teraz sprawa istotna. Robią się już chłodne noce. Jeżeli macie pomidory w szklarni, ważna jest nadal wentylacja, bo przy takich temperaturach, skokach temperatur, przy deszczach, które padają, będą się wytwarzały różne patogeny i będą wchodziły na te pomidory, więc wentylacja nadal jest ważna, ale już należy przemykać sobie drzwi, żeby tutaj w nocy było troszeczkę cieplej. Oczywiście, jeżeli temperatura u Was spadnie poniżej 10 stopni, bo jeżeli będzie powyżej 10 w nocy, tych jeszcze 13-14, to nie ma sensu zamykać tutaj drzwi, ale jeżeli temperatura będzie spadać, to drzwi już trzeba przymykać. No i tu jeszcze one będą, ale na polu już pomidory trzeba zacząć zbierać zielone. I my wczoraj żeśmy też już zebrali 4 kosze pomidorów zielonych z pola. Dzień pomału chyli się już ku zachodowi. No i tak raz popaduje, raz wychodzi to słoneczko. Już pogoda jest teraz taka przekrotna. Co prawda po niedzieli jeszcze głoszą ciepłe dni, temperatury dosyć wysokie, ale tutaj poobrywam pomidory. Tutaj one wbrew pozorom takie były marne, stały, ale owoców mają bardzo dużo, ładnie mi tutaj naplonowały i gdyby nie te deszcze, to jeszcze by tutaj były, ale one teraz mogą mi zacząć bardzo szybko łapać zarazę, bo temperatura spadła i to bardzo mocno. Były te upały i z dnia na dzień przyszła różnica między powiedzmy 15 a 20 stopni, to jest bardzo dużo, noce są chłodne. Popadają deszcze i to jest tylko już kwestia dni, kiedy na krzaki wejdzie zaraza. A jak wejdzie na krzaki zaraza, to tych pomidorów już mogę nie zbierać. Bo tutaj też musicie pamiętać, że pomidory, jeżeli krzak już ma zarazę, zielonych nie zbierajcie, bo one i tak zczarnieją, i tak zczarnieją. Wyniesiecie to później na śmietnik do odpadów bio. Ale jeżeli krzak jeszcze nie jest porażony przez zarazę, zielone pomidory można pozbierać. Bardzo dużo jest owoców. Zerwaliśmy 4 wiadra, kosze. No i to jest połowa jeszcze. Jutro przyjedziemy, oberwiemy do końca. No i teraz tak jak mówię, jak chcecie, żeby one dojrzewały, to trzeba je zrywać delikatnie, żeby się nie poobijały i później jak układa się, to też delikatnie. Jeżeli chcecie przyspieszyć dojrzewanie, żeby szybciej dojrzewały, to pomiędzy pomidory dobrze jest położyć jabłko. Jabłko przyspiesza dojrzewanie pomidorów, wydziela takie związki i substancje, które wpływają korzystnie na dojrzewanie, przyspieszająco dojrzewanie pomidorów, albo też można je poukładać na sianie. Moja mama zawsze brała do kartona siano, kładła pomidory i przykrywała sianem. Tak robiła z jabłkami, z gruszkami, z pomidorami też.
a babcia z kolei układała w wersalce i przykrywała je gazetą. Tak brała jedną stronę, drugą stronę, podwójnie przykryła i one pod gazetą dojrzewały. A ja wynoszę na górę, układam sobie na kartonie, na stryżku i tam one mi dojrzewają. Nie przykrywam niczym, nie okładam sianem. Oczywiście temperatura musi być dodatnia, żeby w razie co, jak później przyjdą w listopadzie czy w grudniu, jeżeli jeszcze pomidory oczywiście będą, żeby one z kolei nie zmarzły. Wczoraj nazbieraliśmy 4 kosze, wiadra, a dzisiaj jeszcze tyle. Zostały jeszcze tutaj na krzakach takie malutkie, ale to niech jest, będziemy tutaj na bieżąco przychodzić. Może one jeszcze troszeczkę pociągną te krzaki, może nie. Oberwać zawsze ewentualnie zdążę. Przywieźliśmy z pola. No i teraz mamusia tutaj przebiera, sortuje te pomidory. Już posortowałam. Zielone do zielonych, takie dojrzewające osobno, całkowicie dojrzałe, też już takie na bieżące potrzeby. Tak. I teraz będziemy je układać. I tutaj układanie, jak mamusia, ty układałaś? No ja układałam tak jak u nas w domu, też tak samo jak były zrywane, to pamiętam od dziecka, jak tego to była wyścielona tam jakaś taka, no czy prześcieradło, no cokolwiek, jakaś taka szmata, były układane te pomidory, no, a przeważnie moja babcia to do wersalki, no. We wersalce, bo starsze była, osoby wszystkie tak, we wersalkach do wersalki trzymały. Była normalnie też szmatą znowu przykryte tam czymś, czy ręcznikami, i one sobie tak dojrzewały. A jak przyszłam do męża tutaj, no to też teściowa, bo teściowa też zrywała pomidory przed przymrozkami, i żeśmy wynosili na górę. Na strych żeśmy wynosili i też były właśnie, ale teściowa to dawała gazety, papiery pod spód i też żeśmy rozkładali te pomidory, a już później były przykrywane takimi ręcznikami starymi, czy czymś tam były przykrywane. A ja i na okna układałam, na parapety, dawałam gazetę, pomidory jeden na drugi, jeszcze warstwami i też pięknie dojrzewały, to też tak samo. I nawet tak było, że jeszcze marzec, ty już tak, jak już byłaś pan, w marcu jeszcze to byłem. Jeszcze były, jak to ktoś przyszedł, a ja często, o jak się dziwili. Skąd ty masz pomidory? Skąd ty pomidory i swoje? One, słuchajcie, dojrzeją, bardzo dobrze dojrzeją, bo często jak piszecie SMS-y, to zapytujecie się, co zrobić, bo jest dużo zielonych pomidorów, szkoda. Czy można z nimi coś zrobić, żeby one dojrzały? Tak, pozbierać. Przynieść tylko to, domu, co ja mówiłam, tak. Właśnie, żeby wyprzedzić tutaj zarazę, poukładać i one dojrzeją. Tylko trzeba obrywać delikatnie. I jeżeli są one mocno zielone, a chcecie przyspieszyć dojrzewanie, to między pomidory wystarczy włożyć jabłko i ono wytwarza substancje, które przyspieszają czerwienienie prędzej, tak. Pomidorów. Też można zielone pomidory wkładać w siano. One przejdą aromatem ziołorośli i będą szybciej dojrzewały. Wkładali do siana, ale tak. Pomidory pomidorami. Siano jest polecane właśnie do przechowywania jabłek i gruszek. Wtedy te jabłka, gruszki szybciej dojrzewają i mają niezwykły aromat. Są po prostu przepyszne. Albo jabłka układać w piwnicy na kartoflach, na nie? Na kartoflach też tak samo. Pamiętam tam skąd pochodzę, Krzesna też była z tej samej miejscowości i ona miała sad. To zawsze do niej chodziłam, bo ona też taką piwnicę miała tam, a ziemniaki były wysypane i na tych jabłka. Oj, jaki to zapach. A jak się to jabłko wzięło, to pamiętam ten zapach do dzisiaj i ten smak tego jabłka. I ja później u nas też, pamiętasz, jak w piwnicy, co w skrzynkach, a część dawałam na tak, ziemniaki. Tak, no w tym roku nie mamy, bo nie nam jabłka omarzło. Marzło, no. Także jesień już zaczyna pukać w nasze ogrody. Zima też niedługo przyjdzie, ale to nie znaczy, że nie można cieszyć się jeszcze swoimi pomidorami. No warto już zacząć te zielone zbierać. Jeszcze na ogrodach może tydzień, może dwa się pociągnie, chociaż no niestety warunki już atmosferyczne są niekorzystne i ta zaraza to jest tylko moment, żeby weszła. Więc warto je zbierać w szklarniach,
Jeszcze może ze 3-4 tygodnie się pociągnie, chociaż to też wszystko zależy od tego, kiedy przyjdą pierwsze przymrozki. No jeżeli ten przymrozek będzie nieduży, przymknie się drzwi do szklarni, to one wytrzymają. Chociaż wiecie, może być tak jak u mnie w tamtym roku. A, dadzą radę. Jakoś tak nie zapomniałam sobie domknąć drzwi. Poszłam rano, akurat nie pech chciał, że ten jeden dzień, kiedy zapomniałam domknąć drzwi, przyszedł przymrozek i ja rano, jak poszłam, jak zobaczyłam, to myślałam, że mnie trafi. Ale nie mnie trafiło, tylko moje pomidory. No, zapomniałam. Także teraz, jak widzę, że już ta temperatura naprawdę spada, bo już mieliśmy tutaj noc z 10 stopniami, to trzeba już te drzwi zacząć przymykać. No i cóż, na dzisiaj to będzie tyle. Życzę Wam radości, zadowolenia z takich właśnie plonów, nie poddawania się jakimś takim małym upadkom, bo ja też zaliczyłam w tym roku dużo zer. Wszystko mi tam gdzieś na początku wytopiło, a jednak z pomidorami wygrałam. I to jest kolejny powód do zadowolenia. I tego też życzę Wam. Do następnego.